Monika Wróbel-Wnuk, witam w kolejnym serwisie Flash Radomsko24.pl. Informacje zaczynamy niestety od tragicznego zdarzenia, jakie miało miejsce w ubiegłą sobotę na rzece Warcie. W sobotę 6 lutego przed godziną 16 na rzece Warcie w okolicach zbiornika w Zakrzówku Szlacheckim doszło do tragicznego zdarzenia. Podczas wyprawy kajakowej 73-letnia kobieta, mieszkanka województwa śląskiego, wpadła do wody. Dostaliśmy informację o osobie poszkodowanej topiącej się w wodzie na rzece Warta około 2 km przed zbiornikiem w Zakrzówku. Byli to uczestnicy spływu kajakowego. Po przybyciu na miejsce zastępy udały się za pomocą lądem i wodą, przy pomocy łódki w górę rzeki. Udało się tylko drogą wodną ze względu na trudny teren i brak dojazdu. Na miejscu znaleźliśmy osobę poszkodowaną w towarzystwie dwóch osób, które udzieliły wcześniejszej pomocy. Tutaj dowódca podjął decyzję o udzieleniu tej pomocy przedmedycznej i ewakuacji z tego miejsca. 73-latka była reanimowana. Ratownicy podjęli decyzję o przewiezieniu jej do szpitala. Życia kobiety nie udało się uratować. Kolejne informacje także z soboty. Działacze Fundacji Viva przyjechali do Kietlina przy okazji robienia zdjęć na nieczynnej fermie zwierząt futerkowych. Natknęli się na dziwne znaleziska. Chcieliśmy zrobić zdjęcia opuszczonej fermy. Zobaczyliśmy wokół płotu szczątki zwierząt. Najbardziej szokujący jest prawdopodobnie jenot, który jest przywiązany sznurem do płotu. Jest obdarty ze skóry. Pod spodem jeszcze widać ślady krwi. Zobaczyliśmy, że właśnie przy płocie leżą jeszcze dwa zwierzęta, takie poobdzierane, i na terenie fermy też są szczątki zwierząt. Aktywiści zdecydowali się wezwać na miejsce policję. Aneta Wlazłowska, oficer prasowy KPP w Radomsku, poinformowała, że funkcjonariusze zabezpieczyli znalezione na miejscu szczątki zwierząt, zrobili oględziny i dokumentację fotograficzną. Sprawdzą, czy doszło do popełnienia przestępstwa. Jeśli tak, to jakiego? Jarosław Gowin gościł w Radomsku. To z racji podpisania porozumienia o współpracy w ramach realizacji inwestycji mieszkaniowej Krajowego Zasobu Nieruchomości, a gminami z województwa łódzkiego. W Urzędzie Miasta w Radomsku w czwartek podpisano porozumienie między Krajowym Zasobem Nieruchomości a 6 gminami z województwa łódzkiego dotyczące realizacji inwestycji mieszkaniowych. W planach jest budowa ponad 600 mieszkań. W wydarzeniu wziął udział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Już wkrótce zaczną powstawać tysiące, dziesiątki tysięcy mieszkań, które będą na takim samym poziomie, o takim samym standardzie, jak mieszkania dostępne na wolnym rynku, ale zarazem będą to mieszkania tańsze, z czego wynika ta niższa cena, niższa z punktu widzenia przyszłych mieszkańców. Otóż po pierwsze, działki budowlane będzie wnosił nieodpłatnie Krajowy Zasób Nieruchomości albo nieodpłatnie będą wnosiły gminy. KZN dysponuje gruntami, które mogą być wnoszone do społecznych inicjatyw mieszkaniowych, a z kolei w ramach dofinansowania, czy to z Funduszu Dopłat, czy Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, zapewniamy środki finansowe najpierw na powstanie takiej społecznej inicjatywy mieszkaniowej, to jest do 3 milionów na każdą z gmin, która do takiej społecznej inicjatywy mieszkaniowej przystąpi, a później 35% finansowania takiej inwestycji można uzyskać z bezzwrotnych środków z Funduszu Dopłat. To, co jest bardzo ważne, to odchodzimy od zasady refinansowania, czyli te środki wszystkie, które zapewniamy, będą możliwe do pozyskania niejako z góry, czyli na samym początku inwestycji, po to, ażeby każda z gmin, każdy z gmin, która będzie chciała inwestować, mogła bez angażowania na samym początku inwestycji ogromnych środków rozpocząć tę inwestycję. Wedle założeń projektu na terenach należących do Radomska, Sieradza, Skierniewic, Pabianic, Piotrkowa Trybunalskiego i Bełchatowa zostaną wybudowane przystępne cenowo mieszkania dla osób, które dotychczas nie mogły pozwolić sobie na ich zakup.
Jesteśmy właśnie takim małym miastem, średnim można powiedzieć miastem, który jest typowym miastem polskim. To co pani minister powiedziała i pan premier również, że ten program jest stworzony dla tego typu miast. Bardzo serdecznie chciałem podziękować w imieniu swoim, ale też myślę wszystkich państwa tutaj prezydentów za to, że państwo zwrócili uwagę na nasze miasta, że chcecie pomóc nam w realizacji tej polityki mieszkaniowej, która jest bardzo ważna dla miast. Z racji na panującą pandemię od wielu miesięcy, przychody każdego budżetu są coraz mniejsze i budowa kolejnych mieszkań z budżetu miast, gmin byłaby bardzo trudna. To jest ogromne dla nas wsparcie. Mieszkania mają być przeznaczone dla osób, które nie posiadają zdolności kredytowej, ale mają możliwość opłacania czynszu. Na drodze krajowej nr 91 w gminie Gomunice niestety bezpiecznie nie jest. Wiele osób straciło tu życie i zdrowie. Starania radnych o poprawę bezpieczeństwa nie poszły jednak na marne. Fragment drogi doczeka się zmian infrastrukturalnych. W trzech miejscowościach położonych w ciągu drogi krajowej 91 w powiecie radomszczańskim, Wielkim Boże, Gomunicach i Kletni pojawi się infrastruktura drogowa. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego. Szacunkowo będzie kosztować 12 milionów złotych. Wiedząc, że będzie budowana tutaj autostrada A1, poczyniliśmy jako radni kroki na poprawę bezpieczeństwa. Więc pisaliśmy pisma do Centrum Kierowania Ruchem, do Generalnej Dyrekcji do Łodzi, do Generalnej Dyrekcji do Warszawy, Dróg Krajowych i Autostrad oraz do Ministerstwa Infrastruktury. Oczywiście też prowadziliśmy rozmowy, które były bardzo trudne, ale nie ustępowaliśmy, przedstawialiśmy swoje argumenty, ponieważ na tym odcinku drogi 91 nie ma ani u nas w naszej gminie nie ma nawet jednego metra kwadratowego chodnika. Program związany z bezpieczeństwem dróg krajowych rozwija się. Jak widzimy, gmina Gomunice wpisana została do realizacji przebudowy na odcinku od Wielkiego Boru poprzez Gomunice do Kletni. Drogi 91, która będzie wiązała się ta przebudowa z bezpieczeństwem dla pieszych. Chodzi o wybudowanie chodnika, przykrycie rowu melioracyjnego, wybudowanie przejść dla pieszych, zatok autobusowych. I bardzo się cieszę, że ta inwestycja już została zatwierdzona finansowo przez ministra infrastruktury i będzie realizowana. Jej zakończenie to rok gdzieś 24, bo no jednak parę kilometrów drogi dla pieszych jest tam i wybudowania chodnika jest do wykonania. Ale to jest początek, dlatego że zależy mi bardzo, żeby również podobna inwestycja powstała w Radomsku przy ulicy Narodowicza, tam gdzie zwłaszcza mamy szkołę, publiczną szkołę podstawową numer 5. I to, czego jeszcze bardzo pilnujemy razem z panem wicewojewodą Krzysztofem Cieciurą, to budowa obwodnicy miasta Radomska. Tutaj rzeczywiście w ostatnim czasie odbyliśmy wiele spotkań i wiele tych spotkań przed nami w różnych ministerstwach i mamy nadzieję, że sprawa obwodnicy Radomska też będzie się finalizować. Inwestycja przeprowadzona będzie na odcinku 2,5 km. Po stronie lewej będzie ciąg pieszo-rowerowy, po drugiej stronie dwa odcinki chodnika. Będą także barierki oddzielające, natomiast dodatkowo będzie jeszcze jedno skrzyżowanie, na którym założona będzie sygnalizacja świetlna. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia zjazdów, przykrycie rowu melioracyjnego i kanał technologiczny. Przewidziano także przebudowę 4 istniejących i budowę 4 nowych zatok autobusowych. Ruszył sezon narciarski w reżimie sanitarnym i na razie na 2 tygodnie. Podglądaliśmy, jak przygotowania do przyjęcia narciarzy wyglądały w Ośrodku Sportu i Rekreacji na Górze Kamieńsk. We wtorek trwało jeszcze naśnieżanie tras. Podobnie w środę na ten dzień zaplanowano także ratrakowanie, tak by na piątek stok był gotowy na przyjęcie turystów. Jest pojemność stoku taka tutaj wystarczająca, że jeśli będziemy wwozili taką ilość, jaką mamy tutaj przepustowość urządzeń, na górę, to na stoku i na urządzeniach zachowujemy ten reżim sanitarny.
Tutaj będę tylko prosił o naszych gości o zachowanie dystansu w kolejkach do kas. No będziemy taki chcieli zrobić cierętnik, czyli takie wygrodzenie, które wymusi jakieś tam te wymagane odległości 1,5 do 2 metrów. No na pewno będzie nam trudno ustawić ludzi w kolejce do kolei linowej. No i tu proszę o zachowanie zdrowego rozsądku i, no i utrzymanie tych odległości, bo jeśli no, turyści sami tego nie dopilnują, my nie będziemy specjalnie w stanie tego zrobić. Także no proszę o zdrowy rozsądek i tak, żeby było bezpiecznie i przyjemnie. Też na pewno będę prosił tutaj o przygotowanie się od strony takiej, jeśli chodzi o ubranie, dlatego że ma być chłodno, a niestety ośrodek jest zamknięty, no bo to jedzenie, więc także nie będzie się można ogrzać. No, trzeba się po prostu dobrze przygotować, bo nie ma złej pogody, można być tylko źle ubranym. Na narciarzy czekają także właściciele wypożyczalni. W zeszłym roku przez pogodę, która nie pozwalała na uruchomienie stoku, nie pracowali. Na górce prowadzę szkołę i wypożyczalnię od początku jej istnienia. W związku z tym przygotowania są pod kątem głównie pandemii. Jak to zrobić, żeby sprostać wymogom ustawy, rozporządzenia? Szykujemy miejsce na płyny, na wyklejenie odległości. Niestety turyści nie będą mogli w pełni korzystać z obiektów gastronomicznych. Posiłki będą sprzedawane jedynie na wynos. Radomszczanie znów wydali więcej na alkohol niż w latach poprzednich, wskazują statystyki urzędu za 2020 rok. Skończyły się także konsultacje dotyczące wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w nocy. Jakie są wyniki? O tym w materiale. Od 20 stycznia do 3 lutego mieszkańcy Radomska mogli wypowiedzieć się, czy chcą, aby pomiędzy godziną 22 a 6 rano sklepy sprzedające alkohol nie prowadziły tej sprzedaży. Za wprowadzeniem ograniczenia opowiedziało się około 300 mieszkańców. Przeciwko było 1049. W przypadku organizacji tylko jedna popiera zamknięcie sklepów w nocy. Ostateczną decyzję w tej materii podejmują radni, uchwalając stosowną uchwałę albo jej nie uchwalając, bądź zmieniając godziny, te które są zawarte w projekcie uchwały. W projekcie uchwały mamy godziny między 22 a 6 rano i to są godziny ustawowe, natomiast ostateczna decyzja, jakie to będą godziny, podejmuje oczywiście Rada Miejska. W 2020 roku radomszczanie na alkohol wydali ponad 63 miliony złotych. To dużo więcej niż jeszcze w 2019. Wtedy było to niecałe 56 milionów. Jeżeli chodzi o dane za 2020 rok, które są zebrane, przypomnę, na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w tym zakresie, no to one jednoznacznie wskazują wzrost wartości sprzedanego alkoholu i tak naprawdę ten wzrost można obserwować w każdym przedziale alkoholowym, czyli dotyczy to zarówno tych słabych alkoholi, czyli powiedzmy tych do 4,5%, tych między 4,5% do 18% i tych mocnych alkoholi powyżej 18%. I tu w każdej tej, w tym przedziale procentowym mamy znaczny wzrost wartości sprzedanego alkoholu. Dla miasta to oczywiście wiąże się z tym, że to będzie większy wpływ do budżetu, przy czym pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy zwiększone wpływy, to tym samym są to pieniądze takie, które mogą być wydane tylko i wyłącznie na cele związane z profilaktyką alkoholową. Najczęściej zadania profilaktyczne organizują szkoły. One zgłaszają się do urzędu po wsparcie takich inicjatyw. W Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku realizowane są dwa projekty, dzięki którym zostaną podniesione kompetencje zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Elektryk pozyskał na projekty dofinansowanie. Ich wartość to ponad 2 miliony złotych. W ramach tego projektu uczniowie elektryka odbywają kursy, szkolenia oraz staże u pracodawców. Uczą się praktycznej nauki zawodu. Zarówno uczniowie, jak i firmy, które ich zatrudniają, otrzymują za to wynagrodzenie. Pierwszy projekt to szansa na sukces o wartości ponad 1 700 000 zł. Uczestniczy w nim blisko 190 uczniów i przeszło 30 nauczycieli. W ramach drugiego projektu wyposażono pracownię informatyczną w 20 nowych zestawów komputerowych. Koszt tego projektu to ponad 300 tysięcy złotych. Na stażu tak naprawdę możemy obcować z klientem, co jest podstawą naszego zawodu.
możemy pracować na różnych programach, które oczywiście mamy w szkole, ale wiadomo, w tych firmach, w których odbywamy ten staż, są tam one troszkę inne. Mamy takie rzeczywiste zadania, które możemy robić. Przygotowuje nas to do pracy w przyszłości zdecydowanie, jeżeli będziemy pracować kiedyś w zawodzie, co ja osobiście chcę, to będziemy mieli takie doświadczenie po prostu. To jest na pewno dużym plusem tego stażu. Oczywiście są różne zajęcia, które nas przygotują do matury, co jest też dodatkowym sukcesem, ponieważ teraz ze względu na sytuację mamy tego czasu zdecydowanie mniej. W ramach tego projektu staramy się doposażać szkołę w różnego rodzaju sprzęty. No, nie ukrywam, jesteśmy już placówką, która stawia na zawody informatyczne. Ostatnio otworzyliśmy również oddziały dla technika programisty. To się wiąże też z odpowiednim sprzętem, który taki uczeń powinien mieć. Oprócz nowych komputerów w ramach projektu zakupiono też sprzęt do lutowania światłowodowego. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia za tydzień. Przypominamy, codziennie wchodźcie na nasz portal, by dowiedzieć się, co się dzieje w mieście i powiecie.